Język migowy. Jak powiedzieć pikantne skrzydełka w języku migowym? Jeśli tego nie wiecie, to zawsze możecie zapytać kogoś z załogi KFC w Karachi. W tutejszej chwili tego popularnego amerykańskiego fast fooda 27 pracowników jest głuchoniemych. Na ścianach tego lokalu umieszczone są podstawowe zwroty w języku migowym, a także kilka nowych, stworzonych specjalnie z myślą o menu KFC. Jeśli chcemy zamówić podwójny ser, palcem wskazującym lewej ręki dotykamy brody. Aby zamówić Zinger Burgera, wystarczy palec wskazujący jednej ręki umieścić między trzecim i czwartym palcem drugiej ręki. Osoby obsługujące kasę w tym lokalu porozumiewają się z pracownikami kuchni za pomocą przycisków i kolorowych świateł. Każde światło odpowiada za inne zamówienie. Kierownik restauracji mówi, że jego pracownicy zostali specjalnie wyselekcjonowani i dobrze wyszkoleni, dlatego klienci są bardzo zadowoleni.